Dobry. Dobry. Co, gdzie porządek? Trzyma porządek? Wszędzie. Pozmywał? Dzisiaj? Tak. Wrócił? Tak. Tak? Tak. Wpuścił go? A ja go nie spuszczał. Ale wypuścił. A gdzie był Tomek? Zaraz Tomek przyjdzie, powie. O. Chodź tutaj usiądziemy, już tam nie będziemy siedzieć. Nie, tam. Tu. Ja chcę tu. Przy jeżu, tu jeż biegał. O, tu siadać sobie na tej płycie i tu jest... Chłód. Jeszcze szczur. Szczur? No. To szczur był. Dobry wszystkim. Dzień dobry. Chodź tutaj, Krzysiek, siadaj, o tam. Ciągle tam siedzimy, tylko te mury i mury. A co ten kot tu robi? Gdzie? Koń. Konia wypuściłeś? No. O. Uprany był. Uprany? Tak. No to jak będziesz zakładał, to musi być ten. Teraz. Bo łóżko posprzątane. Będzie posprzątane. No. A gdzie Tomek byłeś? Opowiadaj. Co się stało? No co, musiałem odreagować. Pognął szef? Nerwówka wyszła. Nerwówka wyszła? No. Ostro było? No to wolałem sobie odpocząć. Odpocząłeś? I za porządki się wziąłeś. Widzę. Jak jest spokój, to ja robię coś. No. Jak jest awantura, no to ja... Też to... A dlaczego twój telefon on odbiera? A co ty odbierasz jego telefon? Ja. A dlaczego ty? A dlatego. Ale tam co szczerze, Tomek. A dlaczego zabrałeś mu telefon? Oddam, nie martw się. A, no myślę sobie. Albo co? Albo to, bo się pytam. Tam usiądź w cień sobie, nie lepiej na płycie? Nie. Nie. Nie tam nie. A ja mnie tam i tam niedobrze właśnie. A czemu? Bo tam spadają śliwki mi na głowę. A dobrze. No, bombarduję i tu ładnie. No. I co słychać? A nic takiego. Gdzie ten jesz twój? Trzeba kupić mu jedzenia. No. W takie w pudełku, ja widziałem dzisiaj. Ja przywiozę. To posypiemy mu, żeby miał co jeść. Białe myszki widzisz? Nie. To też myszki lubi. No, to taka myszka była. Z ogonkiem, nieduża. No. No. I co słychać? A nic takiego. Nic takiego? No trochę... Pranie było, kot we prany, koniki czyste, pływali. Trochę w nocy zmarzło, tutaj drugie pranie rozwieszone, trzecie rozwieszone. No trawka jak była, taki jest. No. Kozę trzeba tobie kupić, Krzysiek. O. No. A co, tu byś tutaj nic nie miał, żadnej trawki. Nawet ławki by ci zjadły. Ale i bulwy zżerły. No. No tak, no. No. A przy okazji, jak buty zostawiłby na zewnątrz, to też. To wszystko by było zjedzone. Koza wszystko wpierdoli. Nie no, granitu by nie wpierdzieliła. A co, ty chcesz na cmentarz jechać? Ja? Na cmentarz chcesz jechać? Na cmentarz? No. Ale nie dzisiaj, jutro pojedziemy. Się przejedziemy, no. To już ja tobie mówiłem wczoraj. Dlaczego ty głowę zawracasz ludziom? Dlaczego ty jesteś taki niecierpliwy? W gorącej wodzie kąpany? Mm-hmm. Nie, nie kąpany. Właśnie, jak chcesz jechać, to musisz się przebrać i umyć. Od tego zacznijmy. A co, brudny? A kiedy? Śmierdzę? A kiedy cię myłeś ostatnio? A co tobie obchodzi? No to ja tylko ci mówię, że wtedy cię wezmę, inaczej ci nie wezmę. To Rafał zawiezie. A to niech cię wiezie Rafał, no. Ja cię nie zawiozę. Jak się nie umyjesz. On cię weźmie śmierdzącego, ja cię nie wezmę. Weźmie, zawiezie. No to niech wiezie, no. Ja nie śmierdzący. Kiedy się myłeś, kurwa? Tydzień temu. A muszę coś się myć? A to, a jak? Ja codziennie... Ja tak mam kiedy do góry. A ja codziennie... A ja codziennie się myję. O, dobrze, bardzo dobrze. Bo muszę krzyczeć na ciebie. Bardzo a dobrze. A zmuszasz go, zmusisz, żeby się umył, bo inaczej go nie wezmę. Ciebie jak chcesz, to zabiorę. A on pojedzie... A bierz. Niech sobie jedzie taksóweczką. Jak ja mam go zmusić? Powiedzieć, że ma się umyć i koniec, kropka. A co to, mój ojciec? Nie. A ty ojciec mój? Nie. Nie, to wiesz co? A ja mam cię zawieźć? A co, ja twój ojciec, że mam cię wozić? Taksówkarz? Tak. Nie. Tak. Nie. No to tak. Ja cię zawiozę, oczywiście. Jak ty się przybierzesz i umyjesz, a nie będziesz chodził, kurwa, cały... O, od kiedy chodzisz? A od kiedy chodzisz w tym ubraniu? Nie, ale Krzysiu, naprawdę no, na cmentarz to wypadałoby... To złożyłem dziś. Tak. Zbyczycie jego. To koszulkę zmieniłeś, ale się umyłeś? A spodnie? Nachy? Spodnie, nachy! A to co? Kurwa, nie mów, nachy!
Bo u nas wilkowie nie mówili nach, tylko spodenki. A u nas mówią nach, a ty jesteś u nas, a nie wilkowie. Nie, ja jestem Warmianin. Ale gdzie mi jesteś? Na ziemi podlaskiej tu. Jak to Podlaska? A jaka? Białostocka. To to białostockie jesteś, no. I co? No to... Mordeckie ziemi. I bandyckie. No to po chuj tu przyjechałeś. Rodzice przywieźli. No to... No, no to żal mi. To trzeba było wracać. No. Bierz walizkę i jedź. No, pole tylko. A co? Domu nie mam. No to co, ja go zburzyłem? Rodzice musieli zdać ten skarb państwa. No to jeżeli tu przyjechałeś, to dostosuj się do warunków panujących na drodze w tym otoczeniu. Już ciebie wszyscy. Ty wszystkich. Od czego ty? Od trzeciej. A może ty posłuchaj, od trzeciej. Zajebany. O, obrażaj. A po chuj do mnie od 3:16 dzwoniłeś. Co? 3:16 w nocy. 3:16? Po chuj. Nie, ty. Nie. Ci udowodnię, pokażę ci. No dobra, udowodnię. No. 3:16, rozumiesz, człowieku? No, 3:16. Obudził. Ja rozumiem, bo... No. I o 2:00 jestem na nogach. A później cały dzień niewyspany. No ja nie wiem, co... Czemu. A co ty chciałeś do mnie o tej godzinie? Telewizor, żebym przyjechał. O 3:00 w nocy, żebym ja przyjechał tutaj telewizor? Tak! To wtedy chyba machnął się telewizor. Zawiesiła się ta. I ty... Niech się odwiesi. A mnie nie było. I ty myślisz, że ja bym przyjechał tu o 3:16 do ciebie telewizor zrobić? A co? Nie. Łaskę robisz? No, oczywiście. A żeby ja podjechał pod dom? No i co? No i co? I byś powstał i pojechał z powrotem? Nie. A ile razy tak było, no? Co? A ile razy tak A było? A ile razy było, że... A raz wyszedłem do ciebie. I... Pamiętasz, raz do ciebie wyszedłem? Tak, i z krzykiem, z mordą. Jobów dostałeś, zabrałeś się i pojechałeś. Nie. Tak. Nie. Tak. A ty? Przestraszyłeś się tak. Jeszcze. Siadaj do samochodu i jedziemy. Nie. Tak, ja był jak grzecznie tobie powiedziałem, proszę wypier mi stąd. No, z krzykiem, przepraszam. Było tak, a co nie było? Ale tak? Ja przyjechałem znowu i znowu zacząłem dzwonić. I ty znowu wyszłeś? A to było wcześniej, tak. A za drugim razem, jak przyjechałeś, to już mnie wkurwiłeś i pognałem cię, no. Ale no nie. Ja jestem zdania, że znasz czyjś numer, znasz czyjś adres. Nie nadużywaj go. On nie nadużywa, no co to, 3:16. A ty daleko nie mieszkasz. No i co, no to co? No to co? To będziesz przyjeżdżał? A ja? No to postoj. Przyjadę. O, przyjedź, kurwa, psa wyprowadź mi. Jak? Psa jak? Wyprowadź mi, przyjedź. No i dobrze. No. I wyprowadzę. Nasra ci obeszcza. Nie, jak piesek. Cukrzyca ma. A myślisz, cukier Aron mnie pogryzie? Nie. Ja mu rzucę mięsko i będzie jeść. Przychodzi do tego i cukier ma za duży. Kto? Aron. Bo za dużo cukru dajesz. Nie, za dużo to sobą przybywa. A, jeszcze wiesz cukier. Tak. Właśnie cukru nie masz, bo dla psa oddajesz. złapałem ciebie. Złapałeś. I co, w pracy uprawiasz normalnie ten kot? W las? Wcisnąłem trochę na chama. A co się stało, że ty chciałeś kot wyprać, ty? Kurwa, słońce tu. Nie, mówi, no, usiądź tam w cień, dalej idź. Albo tu sobie... A nie, tam. A tam to źle, tam. Jabłka spadają, te śliwki. No? Śliwki na łeb lecą. To niech lecą. No. A tu... To choć dostanie z guzu. No. Bo już podłogę ogarnąłem, nie? Ale oczywiście 1000 innych rzeczy, zanim ona zdążyła wyschnąć. Także znowu do mycia. Nie, no czysto, czysto. A nowe buty, w nowych butach chodzisz? No gdzie w nowych? Te co z paczki. A ja dostałem ich? A co, jak to nie dostałeś? To było napisane w liście, że dwie tobie pary. No. No to co, nie, to masz wziąć i tyle, a nie... Jak tu dostałeś ich? A co, nie chcesz dać mu tych butów? A ja wiem, gdzie one są. No stoją tu w przyciągu. Paczkę przytulił i wszystko. Ja przytulił paczkę? No nie, ty... A co, ja z paczką śpię? Nie. Mówiłeś, że kurwa, idź, ja bierz, wybierz sobie dwie pary butów. Stoją tutaj, o. O, tu masz, przecież stoją. No, no to jak nie ma? A to nie przytulił. No nie, no, no. Są. Dobrze, to przepraszam, to mój błąd. No to przeproś jego. Teraz. No, przepraszam cię, mój błąd.
Rozpędziłem. Kto wrącił paczkę? Ja czy ty? Rozpędziłem się. To nie pędź tak ostro. Bo zawsze koło siebie wszystko stawiasz. A teraz tu stoi, bo ty postawiłeś. No to teraz tu stoi. I one mnie za małe. No to Tomek będzie nosić, no i tyle. No. No mnie trzeba tu, żeby szersze byli. O, no ty już pierdolisz to, to ja wezmę. A to co, to nie bierzesz szerokie? Co? A ty wiesz jaki to numer? Jaki? 43. 3 albo 4. To ty jakie numery nosisz? No 43 albo 44, zależy od butów. Tak. To za małe będzie. No za małe. A ty? 45. No. Przepraszam, raz zdarzyło się, że 49 to dopiero pasował. Tak, bo trzeba mierzyć. Nie, bo to sklep sklepowi nierówny. Dawaj tą. Kosiarę zaraz tu skosimy, bo ja nie będę tu łajaził, kurwa, po pokrzywach. Wyciągaj kosiarę. Wyciągaj. Krzysiek powiedział wczoraj, mówił, że będzie kosił. No tak. A co tak? Weźmiesz i będziesz jeździł. No. Jo. Jo, dawaj kosiarę. A nie no, trochę może by skosił. No. A no to weź. Gdzie? No po klucz. Gdzie kosiara? A gdzie klucz? Tam nie trzeba, tam otwarta. Tam gdzie węgiel? Węgiel? Był? Ja nie wiem gdzie kosiara, no to... Ja nie chodził na darmo. Gdzie? Bo ja też nie wiem. Ale w którym chlewie? Tam nie trzeba. Tam gdzie drzewa. Daj. A ja wiem gdzie drzewa. To idź, ja ci dam. To ty tu mieszkasz i nie wiesz co gdzie jest?